Witajcie, z tym nowym odcinku zagramy Pokémon Sapphire. W tym odcinku zamierzam... Co ja zamierzam w tym odcinku? To zobaczycie sami. Więc w tym odcinku ruszamy do... Więc... Zajdźmy do... No. Mr. Briney. Stop! Zaczekaj! Teko. Ty jesteś Jazz. Ty uratowałeś mojego Teko. No... Wdzięczamy ci... tak wiele. Co jest? Chciałbyś wyjąć ze mną? Mam dostarczyć list do Dewford i paczkę do Slate Fork, tak. Musisz mieć dość zajęte życie. Ale naturalnie, to o co pytasz nie jest żadnym problemem. To wyjdź do dobrej osoby. To odpływamy do Dewford? Tak, dopływamy do Dewford, przydałoby się. Więc Dewford! Kotwica w górę! Eko, stawiamy żagle, mój kochany. Płyniemy z nim, oczywiście. Pyk, pyk, pyk. Fajnie się płynie. Szybciej niż na Pokémonie w Fireredzie. Ahoj! Dobiliśmy do brzegu Dewford. Myślę, że dostarczy Stevenowi. Nie, najpierw się zajmę czymś innym. Ogólnie muszę najpierw zająć się czymś o wiele lepszym niż Steven czy tam inni. Zajmiemy się najpierw salą w Dewford. Hej, jak tam idzie nadchodzącemu czempionowi, Jazzowi? Idealnym Dewford jest Brawly. Dowodzący pokami typu walczącego. Jeśli idziesz tam z pokonami normalnego typu, jesteś w sporych kłopotach. Pokémony walczące miażdżą. Pokémony normalne. Co gorsza, ta sala jest mroczna jak dno oceanu. Ale będzie się rozjaśniać w ukonywaniu tunelu po drodze. Ruszaj. Hej, okej, ruszaj, dobra. Więc jak mówił, no, trzeba już sprawdzić moich ludzi. No, ogólnie, muszę najpierw iść do PC, czyli Pokémon Centrum. Zamierzymy się z tym właśnie liderem. Chyba uzdrawiać moich ludzi. Oczywiście mam jeszcze mojego Zigzaguna. Ponieważ... dlaczego mam Zigzaguna? Ponieważ... on dzięki niemu można zdobyć wiele cennych przedmiotów. Czy darmo. Na jakiej zasadzie? Na zasadzie tym, że walczę sobie z dzikimi pokami, nie? Na przykład, wsadam Zigzaguna, pokonuję Pokémona, nawet, nie wiem, przegrywam. I Zigzagun potem trzyma, dostaje przedmioty, to jest zdolność jego właśnie pika. Więc tak, musimy... zwiedzanie tej oto sali. Jest mroczna. Nawet nie próbuj mnie drasnąć. To nie będzie moja wina, jeśli się rozpłaczesz. Więc tak, pierwszym z trenerów tej oto sali jest walcząca Laura. Walcząca dziewczyna Laura. No, użyję Meditate'a. Ja użyję Boba. To nie jest zbyt bardzo efektowne używanie go, ale Kat powinien sobie dać radę. Więc tak, możemy jeszcze użyć różnych ataków. Ojojoj. Prawie zabił go. Tak. Może najpierw niech zmierzy się z nim Grave, on się uda. Bob, come back. Grave, bitch. Meditate. To jest atak, który zwiększa atak. I znaczy nazywając... Użyję po prostu detect. Wieczoru, że będę używał teraz bite, ale nic ja nie trafiłem. Ale teraz o tym będę. Jeszcze raz zamiast tego użyć. Aha, byłem pierwszy. Yeah. Koniec z tobą. O, dostał się ten... Nie przynotuję, nie wiem czy dostał, ale dostał do tą expa. Grey byle dostało 19 poziom i... Wow, przegrałam. Tyle. I jak widzicie, jak mówili, to się rozjaśnia trochę minimalnie z każdym tym. Oczywiście... Bob nie dostał przedmiotu. Nope. Więc tak, że pójdę teraz w tamtą stronę. Z drugiej strony, tutaj nic nie ma. Dobra, to ruszamy tam. Dość nic nie ma, trzeba tylko ten wyjść. Tu mamy oczywiście dwa rozwinięte. Co jest z drugiej strony? Nic nie ma. To już ciężko tak po ciemku latać. Za gościu. Moc jest dobra. Dawaj. To jest... Czy to mi się daje? Hideki. Machop. That's great. Great. Zmniejszyliśmy właśnie atak Machopa. Low kick. Not very effective. Dawaj. Mamy level większy, więc dajemy czadu. Dajesz czadu. O kurczę. Focus energy. A to zakończy już tą walkę. I tak właśnie pokonaliśmy kolejnego z trenerów z tej właśnie oto sali. W ogóle mam mikrofon, sorry za ten, dzięki, bo mikrofon ci tak był obniżony i tak zapomniałem o tym. Za mało mocy, jeje. I znowu odświetliliśmy trochę. Tu będziemy mieli rozwidlenie kolejne i tu możemy chyba zawalczyć z jakąś dziewczynką. To jest ta, co... Nie ma takiej potrzeby, by Brawly walczył. Zmiażdżę cię! Tak właśnie, i teraz zajmiemy się nim. Czy nią. Meditate. Grey. Więc... zmniejszamy atak samą super specjalną umiejętnością. Detect. O ty mendo. Tracimy. Cześć, cięcie. Więc kontynuujmy. Znowu? Haha, nie. Nie ma takiego czegoś. Koniec. Meditajcie. Mędowaty meditajcie. Grey. Dostał kolejne punkty, ale teraz Greyfall z Machop. Grey w tej sali to hardkorowy koksu. Czyli hardkorowy koksu nie umie walczyć, więc... No i Machop padł. Dajcie mi level upa Greyowi, bo chcę... Więc tak, pokonałem wszystkich trenerów, pójdę uzdrowić ich wszystkich, żeby były gotowe na... Były moje ludzie gotowe na... walkę z... liderem. Oczywiście. I tutaj pokonaliśmy kolejnego. Zagraliśmy tą waleczkę, więc następną rozweźmiemy się. Z Tessą. A Tessa miała... Aha, to nie jest... Ale jak? Jak mogłem tak szybko przegrać? Czy tak łatwo? Tak dokładnie, nie jestem tego pewny. I tutaj mamy kolejne... Tu mamy Brawliego. Oczywiście, jak mówiłem, najpierw zajmę się... Tutaj mam wszystkich załatwionych. Zajmę się uzdrawieniem. Trochę tak niekomfortowo walczyć z osłabionymi łukami. Dlatego ruszamy najpierw tutaj. Więc tak. Oczywiście... Jak tam ogólnie ma jakieś tam stycznie. Musiałem zademonstrować tą umiejętność potem. Oczywiście potem dopiero. Też oczywiście nie będę ewoluował Boba, bo on ma strasznie dobre umiejętności. Że tą specjalną umiejętność i mnie to, jakby ją stracił, to trochę dziadostwo by było. Tam coś jeszcze jest, tak mi się zdaje. No tam już nic nie mam, to sorry. Zmierzymy się tam z Brawlym, czy z Brawlym, czy z Brawlym, czy jakoś takoś. Jestem Brawly, lider sali Dewford. Ćwiczyłem pośród brutalnych fal w tych stronach. Wychowałem się w mrocznej jaskini. A więc chcesz mnie wyzwać? Pokaż, z czego jesteś. Więc tak, Brawly jest trochę silnym trenerem, ale nie jest tak bardzo wyzwaniem dla moich poków, tylko zależy jak się z nim będzie walczyć, nie? Więc ojej. Cięcie. Muszę, bo mi wbiję do pokoju. Sorry ludzie. Więc kontynuujmy. Użyję specjalnego przedmiotu X Special, który nam zwiększy trochę atak na jedną walkę. Oczywiście nam się to przyda, ponieważ Grey nie jest taki silny. I oczywiście... Pokażmy... Trochę powiększę swój jeszcze atak, bo się przyda przy walce z drugim pokiem Brawlego. No ale nie. Nie dajmy mu sobie teraz zwiększać ataku, bo on zwiększa sobie też defensywę. A to będzie trochę dla nas bolesne. Zwiększę sobie dobrze defensywę. Bo my go nie załatwimy, że dwóch ciosach, on nas może zabić w dwóch ciosach. Więc... Pokażmy mu jego miejsce. Żegnaj, Machop. I teraz właśnie zdobyliśmy 20 poziom. Dlatego właśnie Bob się przydaje, bo może nam ekspić takie tego typu specjale, defensywa i tak dalej. Najpierw wejdę z Gracjanem, który będzie trochę osłabiał naszego przeciwnika, żeby wykończył go ostatnim ruchem, jako używając Greya. I quick attack. Sand attack. later. Atenção, Jaku. Już nie... Trzeba mi widoczność. Też kiedyś używałem tej taktyki. Dobra. Niech wyjdzie Grey zaraz. Bo już koniec. Sobiliśmy trochę przeciwnika i może wyjść. Ile tych ataków zadasz? 4 aż. Ojojoj. Nic. Teraz mnie nie zabije, to... No to jednak mnie zabił. Szkoda Gracjana. Ale bym musiał wrócić do... przymusowo wyjść z walki. I tak właśnie wygląda jeszcze. Możemy zmniejszyć atak specjalną umiejętnością Greya. Tylko, że nie defensywę. Bym był bardzo szczęśliwy z tych powodów. No nie, no przestań tego używać, bo mnie denerwuje. No ładnie. No zaraz zrobię cięcie. No, zrobię test. Czy to wygram? Tak, właśnie. Pokonałem Brawly'ego i zdobędę jego dalszą znakę. A w ogóle walczyliśmy z Makuhitą i ja zrobię kartę dopiero później po tym odcinku, więc sorry was za to. Więc... na chwilę cięcia. Więc tak, pokonaliśmy go, więc zastanówmy się co będzie się działo teraz, więc zastanówmy się. Player Div pokonał lidera Brawly'ego. Wow, wow. Kulusnąłeś. Mocniej niż przypuszczałem. Zepchnąłeś mnie. Okej, masz mnie. Weź tę odznakę, odznaka. A i tak właśnie rozjaśniliśmy całą tą... znaka pięści. Tak właśnie. Więc tak. Odznaka pięści. Powoduje, że wszystkie Poki do 30 levela będą ci posłuszne. Nawet te zmieniane od nie wiadomo jakiego trenera. I pozwala używać... HM Flash poza walką. Jeśli chcesz, użyj też tego TM Technical Machine. Jest to ruch, który wzmacnia atak. No czekajcie, musisz powiedzieć. To jest Back Up. Jest to ruch, który zwiększa atak i defensywę. Tak pokonaliśmy drugiego lidera. Przedamy już 2 odznaki i tym akcentem, zwycięskim akcentem, kończymy ten odcineczek. Na razie ludzie. I oczywiście zrobię kartę. Może dam wam... w trakcie walki Makuhitą, może nie dam, a jednak dam, a może nie dam, jeszcze nie jestem pewny, więc nara ludzie, następnego odcineczka, w następnym odcinku, co to będzie o następnym odcinku, zobaczycie w następnym odcinku, nara ludzie.